Święto kobiet przypada 8 marca, ale w gminie Bałtów Opanie dba się i szanuje nie tylko od święta. Bardzo jesteśmy doceniane. No, na pierwszym miejscu to przy swoich mężów, prawda? Mieszkanki gminy Bałtów w sobotę bawiły się na imprezie Dzień Szpilki i Szminki. Inicjatywa dla kobiet, dla spotkania się, porozmawiania, no i w miłej atmosferze. A o miłą atmosferę zadbali uczniowie szkół z Bałtowa i okoła. Wieczór umiliły występy zespołów ludowych Bałtowianie, Biesiada i Okolanki jak Rumianki. Innowacyjna impreza w trakcie roku kalendarzowego w październiku, po tym czasie, kiedy po czasie prac takich polowych i innych w ogródkach, które są w sezonie letnim, myślę, że panie teraz mają więcej czasu na to, żeby odetchnąć i wspólnie się tutaj pobawić. Mieszkanki gminy Bałtów chętnie się integrują. Powstaje coraz więcej kół gospodyń wiejskich. Jest bardzo dobra współpraca i bardzo się z tego cieszymy, że i dzieci się udzielają, i panie się mają gdzie udzielać i po prostu ta gmina żyje. W gminie Bałtów powodów do świętowania i uhonorowania pań nie brakuje. Są animatorkami życia kulturalnego, odnajdują się w roli gospodyń, pełnią rolę sołtysów i radnych. I myślę, że to bardzo dobry pomysł, który tutaj jest realizowany, aby bez formalnej okazji znaleźć sobie taki dzień do świętowania. Wójt Hubert Żądło zapowiedział, że Dzień Szpilki i Szminki na stałe wpisze się w kalendarz gminnych imprez dla pań i z paniami w roli głównej.